Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie się spotykamy, żeby rozmawiać o książkach, a także gdzie odczytuję swoim nieporadnym stylem i niewyrobionym głosem teksty ze swoich dawniejszych książek w ramach programu Kultura w sieci. Bardzo ciekawy program. Mam nadzieję, że wielu autorów i twórców w ogóle dzięki temu programowi ministerialnemu stanie się rozpoznawalnych albo częściowo rozpoznawalnych, nie tylko środowiskowo, ale w ogóle. Życzę tego wszystkim, żeby tak się stało. Nie czuję, żeby to była jakaś konkurencja dla mnie. Bo internet stwarza takie możliwości, że można nie konkurować ze sobą, a jednocześnie publikować dwa różne rodzaje treści, które kupi ten sam czytelnik. Tak? To jest ciekawe, że mamy czytelnika, który jest na przykład zwariowanym ekologiem albo kimś podobnym i kupuje moje książki. Nie? Że takie rzeczy się zdarzają. Albo kogoś, kto chodzi na mszę trydencką i nie je mięsa, prawda? I kupuje poradniki dotyczące zdrowego żywienia. Takie rzeczy się zdarzają i to jest najnormalniejsza rzecz na świecie, a ludzie ci szukają swoich spełnień w lekturze w różnych okolicznościach. Dobrze, ale to nie przedłużajmy. Proszę Państwa, napisałem kiedyś takie opowiadanie, ponieważ ulegam obsesyjnym fascynacjom. To się zwykle kończy źle, bo potem trzeźwieję i już mi się te rzeczy, którymi się tak ekscytowałem, bardzo nie podobają. Ale nie wstydzę się tego, myślę o tym zawsze ciepło i takich fascynacji było kilkanaście, one mi potem przeszły, pewnie będą inne, które też mi miną pewnego dnia. Napisałem kiedyś taki tekst o Janie Potockim, autorze rękopisu znalezionego w Saragoście, który się bardzo podobał. To był jeden z takich pierwszych tekstów, które opublikowałem w Salonie albo w 2009 jeszcze roku, albo w 2010. Zrobił może nie furorę, ale na wtedy nie furorę, bo wtedy to były takie napięcia i tyle emocji było związanych z tym wszystkim, że to można nazwać furorą. Bardzo się ten tekst podobał. Ja go teraz Państwu przeczytam. Obywatela hrabiego, życie w 100 egzemplarzach. Opowieści o tym, jakoby hrabia z ładówki zastrzelił się srebrną kulą, ponieważ uważał, że jest wilkołakiem, który dybie po nocach na niewinne istoty wędrujące przez dworski parki okoliczne pola, wymyślił ktoś długo po jego śmierci. Ta zaś nie wyglądała wcale tak, jak chcieli to widzieć poeci i literaci skłonni do romantycznych egzaltacji. Według nich człowiek potrafi przed śmiercią przygotować starannie broń, udać się do kaplicy tuż po wieczornej mszy i poprosić księdza zdejmującego ornat w asyście ministrantów o poświęcenie srebrnej kuli. Ujmujące to wizje, ale całkiem nieprawdziwe. Nikt, nawet pan hrabia z ładówki, nie mógł tuż przed śmiercią zachowywać się w taki sposób. Człowiek, który postanawia umrzeć, jest bowiem tak samo przerażony tym, co będzie potem, jak wszyscy ci, którzy umierać nie chcieli, a których wrzucono do wielkiego dołu śmierci przemocą. Tak więc pan hrabia nie usiadł przy nakrytym białym obrusem stole w jadalni, nie spojrzał przed strzałem na portrety przodków i nie przeżegnał się. Najpierw długo w samej koszuli błąkał się po domu w poszukiwaniu pistoletu. Przerażona i dobrze już znająca swojego pana służba pochowała bowiem przytomnie całą broń, jaka była w pałacu. Kiedy wydawało się, że pan hrabia nic nie znajdzie i z wściekłości, przerażenia oraz gniewu na samego siebie i wściekłość, przerażenie oraz gniew na samego siebie minął w końcu, wygrzebał jak na złość gdzieś w lamusie stary pistolet. Hajducy twierdzili potem, że był to raczej samoopał, z którego bardzo trudno byłoby wystrzelić. Hrabiemu jednak się udało, ponieważ zawsze udawało mu się wszystko, czego się podjął. Nie było także żadnej srebrnej kulki oderwanej rzekomo od wieczka cukiernicy i opiłowywanej latami w czasie licznych podróży po świecie i długich zim spędzanych w łańcucie i w ładówce. Z tym starym pistoletem w dłoni, krzycząc bez przerwy i złorzecząc wszystkim, biegał pan hrabia po schodach i pałacowych korytarzach w poszukiwaniu czegoś, co mogłoby posłużyć za kulę. Wreszcie znalazł. Była to brudna, zmatowiała kulka z żelaza, której wcześniejsze przeznaczenia nie były nikomu znane.
Śmierć pana hrabiego nie była ponurym misterium pełnym tajemniczego piękna. Było to raczej gwałtowne zejście pełne krzyku, wydzielin ciała, protestów i płaczu kobiet czeladnych. Pan hrabia groził domownikom i służbie nabitą bronią, aż wreszcie pozwolono mu zatrzasnąć drzwi pokoju. Potem padł strzał. Hajduk, który pierwszy wpadł do komnaty, żeby sprawdzić, czy nie da się jeszcze uratować pana, wybiegł stamtąd blady jak płótno, zakrywając usta wielką dłonią. Wezwany z winnicy medyk tylko pokręcił głową, gdy zobaczył ciało leżące na podłodze. Pośmiertny wygląd Jana Nepomucena Potockiego daleki był od tego, do czego przywykły oczy doktora. Hrabia, wbrew uładzonym wersjom wydarzeń, nie włożył lufy pistoletu do ust i nie pociągnął za spust. Wbiegł po prostu wściekły i blady do swojej sypialni i nie czekając na nic, wypalił sobie w twarz z bliskiej odległości. Leżał potem na podłodze w surducie narzuconym na koszulę nocną bosy i z poskręcanymi stopami i kolanami sterczącymi jak białe głazy przy sycylijskich i marokańskich drogach. Pochowano go w kościele w sieni kościoła w Pikowie. Pogrzeb był cichy i wstydliwy. Był to 1 stycznia 1815 roku. Jeśli oczywiście liczyć daty według kalendarza gregoriańskiego. Wracając do kraju rodzinnego, którego nie znał, jaśnie oświecony pan hrabia Jan Nepomucen Potocki, ulubieniec dam, lew salonów i król życia, który z młodzieńczą werwą i zapałem uwierzył w możliwość kształtowania nowego, lepszego człowieka za pomocą filozofii i nauki. Zatrzymał się był na krótki czas w Niderlandach. Był to niespokojny moment, rok 1787, w którym mieszczanie z Amsterdamu i Hagi postanowili wytłumaczyć swojemu sztatchuderowi, że nie chcą już, by dłużej nimi rządził. Pan hrabia patrzył z sympatią na wolnościowe aspiracje mieszczan, które popierał i wspomagał je nawet finansowo. Jego twarz zbladła jednak nieco, kiedy dane mu było ujrzeć, w jaki sposób domagają się mieszczanie poszanowania swoich praw i jak traktują tych spośród wiernych sztatchuderowi, którzy mieli nieszczęście wpaść w ich ręce. Obserwacje, które wtedy poczynił, kazały mu zwątpić w słuszność i metody rewolucji. Nie na długo jednak, kiedy sztatchuder wezwał na pomoc Prusaków, którzy przywrócili porządek w prowincjach, pan hrabia stał się na powrót zwolennikiem reform i swobód dla wszystkich stanów. Widok pruskich żołnierzy na ulicach, a nie byli to już połykacze ognia wyszkoleni przez starego Fritza, tylko ludzie traktowani o wiele łagodniej, sprawił, że pan hrabia nigdy, nawet w czasie, gdy polski obóz patriotyczny postawił na Prusy, nie dał się zwieść mirażom tworzonym przez berlińskich polityków. Jedno doświadczenie wystarczyłoby pozbawić Potockiego złudzeń. W lipcu 1788 roku król zaprosił do Warszawy wielkiego francuskiego wynalazcę Monsieur Blancharda. Najjaśniejszy pan, ubezwłasnowolniony przez ambasadora z Petersburga, uciekał od trosk codziennych, organizując egzotyczne fety i obmyślając atrakcje, które bawić miały także nieszczęśliwy lud, poddany mu przez opatrzność i najjaśniejszą imperatorową. Lud balonem nad stolicą to było coś w sam raz na trudne czasy. Pamięć o nieszczęśliwie zdarzonej konfederacji i podziale kraju była świeża i bolesna, choć minęło od tych czasów już 16 lat. Los kraju nadal był niepewny, a król nie ustawał w fundowaniu ludowi atrakcji. Im bardziej nieprawdopodobnych, tym lepiej. Wyczyn Blancharda, podniebny lot balonem, zaopatrzonym w śmigło i stateczniki, był imprezą niebezpieczną i dla wielu obserwatorów trochę nieprawdopodobną. Oto jakiś sprowadzony przez Stanisława Augusta Francuz wzbija się w niebo w piekielnej machinie. Tylko kto może wiedzieć, jak to tam naprawdę się wszystko odbywa? Francuz może przecież sobie latać, co innego, gdyby w koszu balonu siedział Polak. Wtedy prosty amator podniebnych rozrywek mógłby silniej uwierzyć w możliwości nowoczesnej nauki. No bo jak inaczej? Ba, ale skąd wziąć człowieka na tyle szalonego, by dobrowolnie wszedł do kosza i pozwolił wznieść się hen wysoko pod chmury? Wtem przez tłum przeleciał szmer. Ponoć młody Podocki poleci z Blanchardem. Słysząc to, niektórzy zaczęli machać lekceważąco rękami, a inni uśmiechali się pod wąsem. Jednak ci, którzy stali najbliżej, widzieli, jak młody hrabia w wysokim kapeluszu z piórem, uśmiechając się i rozsyłając pocałunki damom, ze swoim ulubionym pudlem na rękach, zmierza w kierunku potwornej machiny. Tuż przed koszem do nóg śmiałka dopadł jego najwierniejszy sługa, Turczyn, którego Potocki przywiózł gdzieś ze świata. Wszyscy słyszeli, jak błagał swojego pana, by ten nie narażał życia i pozwolił mu, nędznemu poganinowi, wsiąść do balonu zamiast siebie. Podocki podniósł go z ziemi i nakazał zajęcie miejsca w gondoli obok swojej dostojnej osoby. Lot odbył się bez przeszkód, a wiewiony powozem wprost z zielonych pól na Woli, gdzie osiadł balon Potocki, uznany został przez mieszkańców stolicy za bohatera. W 1791 roku Potocki wraz z ambasadorem Szwecji
znalazł się w oblężonym przez Hiszpanów Tangerze. Podejmował go tam osobiście sułtan Maroka. Choć Potocki nie był ani posłem żadnego liczącego się dworu, ani samodzielnym władcą. Z Maroka przybył Jan Potocki do Paryża, gdzie, jak to wśród arystokratów bywa, zaprzyjaźnił się z Jakobinami. Poznał go z nimi inny polski karmazyn, książę Lubomirski. Rewolucyjne przemowy Potockiego wzbudziły entuzjazm przedstawicieli stanu trzeciego, którzy tytułować zaczęli Jana Nepomucena obywatelem hrabią. Rok później, nie oglądając się na kunktatorskie i obłudne deklaracje padające ze strony króla i niektórych patriotów, wyruszył Jan Nepomucen Potocki w pole naprzeciwko nadciągającym wojskom imperatorowej, które ciągnęły za sobą w taborach jego krewnego, szczęsnego Potockiego. Jak sam twierdził później, wstąpienie do szeregów wojska, które skazane zostało na porażkę przez własnego króla i jego akolitów, było dla niego nakazem honoru. Po nieszczęsnej kampanii w obronie majowej konstytucji osiadł hrabia w Łańcucie, gdzie dla uciechy emigrantów z Francji i zebranych tam Polaków napisał dziełko sceniczne pod tytułem Parady. Rozprawiał się tam szyderczo ze swoimi rewolucyjnymi mrzonkami. Stworzył tam także rzecz, która od razu poszła w zapomnienie, a którą zamówił u niego książę Henryk Pruski, komedię z kupletami zatytułowaną Cyganie z Andaluzji. Żaden krytyk i miłośnik twórczości Potockiego nie zwrócił na tę błahostkę uwagi. W 1794 roku, w czasie pobytu w północnych Niemczech, którego owocem była praca zatytułowana Podróż do Dolnej Saksonii celem odbycia badań nad starożytnościami słowiańskimi, czyli wedyjskimi, hrabia usłyszał o dziwnej przygodzie. Oto jego przyjaciel, przejeżdżając samotnie przez las w okolicach Lubeki, usłyszał nagle rozdzierający krzyk. Ruszył w stronę, skąd dochodziły rozpaczliwe wołania i stał się świadkiem sceny dziwnej, groteskowej i upiornej zarazem. Młody Wendt usiłował wtłoczyć do otwartej trumny jakiegoś starca, jak się okazało własnego ojca, który bronił się i wołał o ratunek. Wyswobodził starca, grożąc jego synowi szpadą. Ten jednak miast uciec, tłumaczył się, że praktyki te, choć zwalczane przez Niemców, są w społeczności wedyjskiej powszechne i każdy na jego miejscu zachowałby się podobnie. Starców bowiem, którzy są już niepotrzebni, prowadzi się do lasu i tam zakopuje żywcem. Podróżnik nie dopuścił do tego. Wstrząsająca opowieść, której wysłucha Potocki, pozostawiła ślad w jego psychice i, co okazało się dużo później, twórczości. Potem były jeszcze podróże na wschód, na Kaukaz, do południowych guberni Rosji, wreszcie do Chin wraz z carskim poselstwem, bowiem wobec upadku kraju postanowił hrabia związać swe losy z tym monarchą, w którego państwie leżała większość jego dóbr, z Aleksandrem I. Zanim ofukniemy go tutaj, pomyślmy chwilę nad tym, że przecież nie poszedł na usługi do Katarzyny ani do oszalałego Pawła. Aleksander był postacią na tyle odległą od wydarzeń z lat 1792-1794, że mógł hrabia wybaczyć imperatorowi jego monstrualną władzę i niewolę ojczyzny. Poza wszystkim zaś nie miał wyjścia. Emigracja oznaczałaby bowiem pozbawienie się dochodów, a te przeznaczał Potocki na badania naukowe i działalność wydawniczą. Większość swoich dzieł, drukowanych jeszcze, kiedy istniała Polska, opłacanych z własnej szkatuły, wydał Jan Potocki w 100 jedynie egzemplarzach. Mimo jego nieprawdopodobnej erudycji i zapału, nigdy przez żadne ze stronnictw politycznych nie został należycie wykorzystany. Uważamy go za dziwaka i egzaltowanego młodzieniaszka, choć nie był ani jednym, ani drugim. Później, kiedy wydawał swoje obszerne prace naukowe, spotkały się one, jakby jakiś fatum ciążyło nad autorem, z gwałtowną krytyką akademików tak w Paryżu, jak w Petersburgu. Nic nie pomogło Potockiemu zaufanie, które pokładał w nim car, wysyłając go wraz z wielkim poselstwem do Chin. Nic nie pomogły mu europejskie kontakty. Wydawało się, że skazany jest na zapomnienie. Kiedy osiadł samotny w ładówce, kiedy wraz z każdym kolejnym rokiem nasilały się u niego objawy depresji, kiedy stawał się coraz bardziej niebezpieczny dla siebie i otoczenia, klęska tego niezwykłego, pełnego energii i wielkich talentów człowieka stała się oczywista. Przedsionek kościoła w jakimś Pikowie na Podolu. Tam skończyła się jego droga, która wiodła z Polski, z której wyjechał jako 7-latek przez Szwajcarię, Paryż, Holandię, Prusy, Polskę, Włochy, Maroko, Hiszpanię, Rosję, Kaukaz, Mongolię i Syberię z powrotem na Podole do miejsca, gdzie się urodził. Koniec. Poczerniała żelazna kula nieodwołalnie zamknęła życie, nadzieję żywota Jana Potockiego. Tak wydawało się tym wszystkim, którzy stali w mroźny styczniowy poranek przed jego trumną. Nikt z nich nie pamiętał, bo pamiętać przecież nie mógł błahej i głupiej komedyjki zatytułowanej Cyganie z Andaluzji. Podolskie diabły, które krążyły wokół duszy hrabiego przez ostatnie lata życia, po to by wreszcie zgubić go ostatecznie, były prawdziwe, zupełnie odwrotnie niż te, które na swojej drodze spotkał Alfons van Worden, oficer Gwardii Walońskiej podróżujący przez góry Sierra Morena.
Nikt nie potrafił powiedzieć, kiedy dokładnie przed oczami hrabiego pojawił się ten obraz. Dwójka jeźdźców na zdrożonych koniach wkracza w cieniste i duszne wąwozy na spotkanie nieznanego. Może wtedy, kiedy w pobliżu pana hrabiego z ładówki pojawił się czart prawdziwy i począł namawiać go do sprzedania duszy. Może pan hrabia, dygocąc ze strachu lub uniesiony pychą wobec bezczelności jakiegoś piekielnego chama, próbował zlekceważyć jego czartowską moc i przez to właśnie wszystko się stało. Wszak w znajdującym się w Petersburgu zaszczycie z napisem Potockiana na grzbiecie nie ma ani słowa o Alfonsie van Worden i jego wędrówce przez wąwozy Sierra Morena. Są tylko cyganie opowiadający przy ognisku swoje historie. Jest jednak w Petersburgu zeszyt drugi i na nim nazwisko van Worden widoczne jest wyraźnie. Należy więc przypuszczać, że czart stanął na drodze pana hrabiego już po ostatnim rozbiorze kraju. Może wsiadł razem z nim do karety jadącej ku Petersburgowi, albo przyłączył się do poselstwa zdążającego ku chińskiej granicy, w którym to poselstwie hrabia brał udział. Opisy dni, które znajdują się w petersburskiej bibliotece, zostały wydane w 1813 roku w Lipsku przez byłego dyrektora niemieckiego teatru w Petersburgu. W tytule dzieła nie pada jednak nazwisko van Worden, tak jakby pomiędzy panem hrabią błąkającym się za nim czartem coś zaszło. W tym samym roku wydano także coś, co uznane zostało za kontynuację opisów zawartych w zeszytach z Petersburga. Avadoro, historie hiszpańskie. Taki był tytuł dzieła. I to właściwie wszystko, co można było odnaleźć w druku za życia pana hrabiego. Tak jakby nie istniało nic więcej, tak jakby historię swojego zmagania z siłą nieczystą miał pan hrabia zamiar przytrzymać pod łóżkiem. Współczesny hrabiemu czytelnik nie mógł więc poznać postaci tak fascynujących jak obłąkany Paszeko czy Don Pedro Velázquez. Ten ostatni, pojawiając się dość późno na kartach powieści, jest, jak się wydaje, ostatnią deską ratunku, po którą sięgnął Jan Potocki wobec coraz większej natarczywości sił nieczystych. Po wydanym w roku 1829 zbiorze prac naukowych Jana Nepomucena Potockiego, a konkretnie we wstępie do tych prac znajdują się znamienne słowa Juliusza Klaprota. Miejmy nadzieję, że jedna z pięciu pozostałych kopii, o których wiem, że są w Rosji i w Polsce, prędzej czy później ujrzy światło dzienne. Jest to bowiem książka, która podobnie jak Don Kichot czy Gil Blas nie zestarzeje się nigdy. W latach 30. XIX wieku, 15 już lat po tragicznej śmierci pana hrabiego, czereda cała francuskich literatów zapożyczała się u niego, czerpiąc garściami z owych wspomnianych przez Klaprota pozostałych kopii. Jeden z nich, nazwiskiem Cousin, publikował całe fragmenty dzieła Potockiego, twierdząc, że są to nieznane urywki pamiętnika Kaliostra. Plagiat wykryto, ale sprawa nie wyjaśniła się od razu. Stało się to dopiero w roku 1842, a do wyjaśnienia doprowadził proces. Po raz pierwszy tytuł, który znamy wszyscy, rękopis znaleziony w Saragoście, pojawia się w roku 1847 ze sprawą współpracownika pism francuskich nazwiskiem Charles Edmond. Człowiek ten nazywał się w rzeczywistości Edmund Chojecki i wszedł w posiadanie pełnego tekstu powieści, która kilka lat wcześniej została przysłana przez nieznanego nadawcę nieznanemu adresatowi w Paryżu. Tekst ten był napisany po francusku, a Chojecki alias Edmond przetłumaczył go na polski. Nieznany nadawca i nieznany adresat. Petersburg, Paryż. Niewielkie fragmenty w bibliotece nad Newą, seria plagiatów branych z francuskich przekładów i nagle niczym hokus pokus dokonany pod szubienicą braci Zota. Pojawia się opasła powieść napisana przez arystokraty, który 30 lat wcześniej strzelił do siebie z pistoletu. W dodatku tytuł, rękopis znaleziony w Saragoście, nie jest tym, czego życzyłby sobie sam autor. Za autora bowiem ciągle uważamy pana hrabiego, a nie mary krążące wokół jego głowy i duszy przez te wszystkie lata. W roku 1809 wyraził on w listach pragnienie, by tak właśnie nazwała się owa powieść, mozolnie budowana przez lata z kilkustronicowych fragmentów. Tak to podobno było, tyle że nikt tych listów nie widział, a sam Potocki mówił o swoim dziele jako o dniach hiszpańskich lub powieści pod tytułem Pośród wisielców. Nie ma więc całkowitej pewności, że propozycja Chojeckiego byłaby zgodna z gustami pana hrabiego. Tekst Chojeckiego stał się podstawą do późniejszych edycji tak polskich, jak i zagranicznych. W istnieniu owego tajemniczego francuskiego rękopisu przesłanego do Paryża w pierwszych dziesiątkach lat XIX wieku nikt jakoś nie wierzył, ponieważ nie odnaleziono owych papierów. To, co dotrwało do naszych czasów, to 66 dni opowiedzianych przez wszystkie osoby dramatu, od pustelnika począwszy na szlachcicu nazwiskiem Roque Busquero skończąc. Nie wiadomo jednak, czy to już wszystko, czy może gdzieś w świecie, w archiwach lub w skrzyniach pod białymi kamieniami w górach Sierra Morena nie leżą przysypane kurzem lub porośnięte mchem kolejne części opowieści nazwanej rękopis znaleziony w Saragoście.
Podobno pan hrabia pracował nad dziełem od 1803 do 1815 roku, czyli do samej swej śmierci. Podobno powieść powstała, kiedy pielęgnował chorą żonę, której początkowo czytał baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy, a kiedy tych zabrakło, począł tworzyć sam różne historie. Osadzenie fabuły w Hiszpanii wskazuje na to, że tło wydarzeń zarysowało się dopiero w roku 1809, wtedy bowiem Napoleon wyruszył za Pireneje. Co było wcześniej lub inaczej, co miało być? Cyganie mieszkają na całym świecie, ich opowieści można usłyszeć także na Podolu, także w Rosji albo gdzie indziej. Pomysł na to, aby akcja rozgrywała się w Hiszpanii właśnie, był być może kolejną ucieczką pana hrabiego przed dręczącą go wschodnią melancholią, przed lejącym w listopadzie na Podolu deszczami i upiornym smutkiem jesiennych miesięcy na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Przed strachem, że z mgły i deszczu wyłoni się kareta, a z niej wysiądzie gość, który samego Pedro Velasqueza przyprawiłby obłęd i zechce podyktować imć Potockiemu księgę, a na odchodnim podaruje mu kulę, oderwaną rzekomo od wieka cukiernicy, a naprawdę przywiezioną wprost z otchłani. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia.